Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą pan Mieszko II, a właściwie król Mieszko II. Mieszko II. Jego następca, czyli Kazimierz Odnowiciel. Kazimierz Odnowiciel. Następnie rodzeństwo, czyli Bolesław Śmiały, i Władysław Herman. Zresztą to są Bolesław Śmiały i Władysław Herman to bracia. Wszystkich oczywiście łączy dynastia, jest to dynastia Piastów, czyli mamy tutaj swego rodzaju po prostu rodzinkę. Ale zacznijmy od, co się dzieje, skończyliśmy na śmierci Bolesława Chrabrego i co się dzieje po tej śmierci. No więc Mieszko II przejmuje władzę. W 1025 roku koronuje się na króla, odsuwa od konkurencji swoich dwóch braci, czyli Bezpryma i Ottona. Ottona nawet w ten sposób każe, że po prostu wysyła go do klasztoru zamkniętego, znaczy zamyka go w klasztorze we Włoszech. Sam Mieszko II, postać dość taka oświecona, można powiedzieć, bardzo wykształcona, zna płynnie łacinę i grekę, ale zostaje państwo w bardzo trudnej sytuacji. Szczególnie po wypadach Bolesława Chrabrego sąsiedzi nie za bardzo lubią Królestwo Polskie, a szczególnie cesarz Konrad II, tutaj sobie zapiszemy Konrad II. Który nie może znieść jakby tego rozrastającej się siły Polski, a także mamy niestety ale kryzys ekonomiczny, bo częste wypady i wojaczki spowodowały, że podatki bardzo obciążały ludność, no i mamy kryzys w państwie. A także Mieszko II, to warto wspomnieć, Mieszko II wywalczył jakby sobie drogę do tronu i nie jest lubiany przez wszystkich możnowładców, a także przez swoich braci. No i w 1031 roku Niemcy, Czechy i Ruś rzucają się na Polskę. Sam Mieszko II jest zmuszony do ucieczki, a księciem zostaje Bezprym. Gdyż książę całkowicie Bezprym robi coś tragicznego. Wyrzeka się najpierw tytułu króla, odsyła insygnia królewskie do Mieszka II, a sam przez swoją rozpaczliwą sytuację, no to co robi, było skandalem po prostu, został zamordowany przez dworzanina własnego i w państwie tworzy się wtedy chaos. Zostajemy lennem cesarza, a Mieszko II powraca, żeby przywrócić stabilizację. No niestety długo nie porządził, bo już w 1034 umiera. Więc jakby nie odnowił starej potęgi. No i się znowu zaczyna walka o tron. No i wygrywają Kazimierz Odnowiciel, którego tu widzimy. Był on synem Mieszka II. No i Kazimierz Odnowiciel zostaje na ziemiach Polski, powstanie ludowe, a także walki, silne walki możnych. Sytuacja po prostu staje się tragiczna, także plemiona czują się separatystycznie i dążą po prostu do separacji. Mamy jedną wielką anarchię. No i w 1037 roku Kazimierz Odnowiciel ucieka z Polski. 1037 ucieczka. Ojej, co ja zgubiłem? Ucieczka. Kazimierz Odnowiciel ucieka, a Polskę najeżdża Brzetysław z dynastii Przemyślidów z Czech w 1038 roku. Bierze jakby odwet za to, co wcześniej Polacy robili Czechom. Całkowicie spustasza Wielkopolskę. Kradnie relikwie świętego Wojciecha. Przyłącza Śląsk do Czech. Kronikarze nawet opisywali, że w samej katedrze gnieźnej
Gnieźnieńskiej chodziły po prostu dzikie zwierzęta, tak? Wszystko było zniszczone i zniszczone były miasta, szczególnie właśnie Poznań i Gniezno. I wtedy jakby cesarz rzymski, Konrad II cały czas, wraz z synem Henrykiem III, możemy sobie zapisać, że po nim był Henryk III, widzą zagrożenie w rosnącej sile Czech, dlatego w interesie jest ich wsparcie Kazimierza Odnowiciela i przywrócenie go na polski tron. I Kazimierz wraca w roku 1039, czyli jeszcze tutaj zapiszemy sobie, to zgubiłem, w 1038, tylko sobie napiszemy najazd Czechów. Takie robaczki. Najazd Czechów w 1030, to jest 9, żeby nie było wątpliwości. W 1039 Kazimierz wraca do Polski. No ale Poznań i Gniezno, tak jak wspominałem, są bardzo zniszczone, dlatego siedzibą władcy staje się Kraków. Kazimierz od razu robi dobry ruch, bo zawiera sojusz z Jarosławem Mądrym i jakby przypieczętowaniem tego sojuszu jest ślub z córką Jarosława Mądrego, z Dobroniegą. I w ten sposób także zaczyna on odzyskuje on Mazowsze, gdzie musi pokonać panującego tam Miecława, czyli Kazimierz Odnowiciel odzyskuje ostatecznie Mazowsze. No niestety, ale Pomorze zostaje utracone, a w 1054 roku mamy zjazd w Kwedlinburgu. Zjazd w Kwedlinburgu i na tym zjeździe zostaje ustalone między Czechami a Polską. Polska po prostu zobowiązuje się wobec Czech płacić dość wysoki roczny trybut w zamian odzyskania wspornego tam terytorium na Śląsku. No i Kazimierz zyskuje tytuł odnowiciela jeszcze za swojego życia, gdyż dokonuje czegoś bardzo niesamowitego, mianowicie z państwa pogrążonego w chaosie, z całkowitego tego, można powiedzieć tak powiedząc kolokwialnie, syfu, który był, zjednacza z powrotem Polskę, ale robi zasadniczą zmianę, która jest, myślę, bardzo istotna. Tym razem już nie utrzymuje drużyny, jako wcześniej miał książę, ale powołuje stan rycerski. Niestety, co się nie udaje Kazimierzowi Odnowicielowi, to przywrócenie arcybiskupstwa, no, czyli może powiedzieć bye-bye do bycia królem, gdyż bez arcybiskupstwa nie jest to możliwe, a nie przydzielono z powrotem Polsce, nie zwrócono tych zwłok świętego Wojciecha. No, jego następcą, znaczy Kazimierz umiera w 1058 roku, czyli dość można powiedzieć szybko, ma wtedy zaledwie 42 lata. Mamy następnie Bolesława Śmiałego. I Bolesław Śmiały, jego przydomek nie wziął się znikąd. Też znowu mówiąc kolekwialnie, był to jednym słowem niezły cwaniak, gdyż on całkowicie zerwał z umiarkowaną polityką Kazimierza Odnowiciela, zerwał trybut, który łączył Czechy i Polskę, powiedział, że nie będzie go po prostu płacił, ingerował na Węgrzech i Rumunii, ingerował na Węgrzech i Rumunii, żeby obsadzać sprzyjających mu po prostu kandydatów, a także dwukrotnie, tak jak jego bodajże dziadek, on był dziadkiem, Bolesław Chrobry dla niego był, a właściwie to był pradziadkiem, tak jak jego pradziad, Bolesław Chrobry, dwukrotnie oblegał nawet Kijów. I to jest ważna rzecz, jaką uczynił, to w sporze o inwestyturze, o którym będziemy jeszcze mówić, poparł papieża, czyli Bolesław Śmiały, możemy, popiera papieża. Co papież, a nie cesarza. Oczywiście to wkurza cesarza, ale w zamian za to Grzegorz VII, wtedy on był papieżem, zgadza się na przywrócenie arcybiskupstwa i przez to Bolesław Śmiały może się w 1076 roku
Zrobimy sobie po prostu koronę. Może się koronować. Jednak kulą u nogi Bolesława Śmiałego był jego brat Władysław Herman, który dostał wcześniej, jakby był niedoceniony, możemy powiedzieć, i dostał tylko w dziedzictwie Mazowsze, co mu oczywiście myślę, że nie wystarczało. I polityka Bolesława Śmiałego, czyli ta śmiała polityka zagraniczna, prowadzenie licznych wojen, oczywiście znowu obciążały społeczeństwo, tak za czasów Bolesława Herbrego, i nie podobało się to już kształtującym się możnym, no, a także ludziom. A całe zyski z wojen raczej trafiały do grupy bliskiej królowi. I w opozycji mieliśmy Władysława Hermana, a także, co jest ważne, mieliśmy biskupa Stanisława. Biskup Stanisław. I oni to stanęli głównie w opozycji razem z możnymi, a jakby taką iskierką, która zaczęła ten bunt, było to, że król, bardzo zdenerwowany, że w ogóle ktoś mu się przeciwstawia, skazał biskupa, znaczy oskarżył go o zdradę i skazał go w 1079. Mamy po prostu śmierć Stanisława. Kazał go po prostu zabić. Jednak no, skutek był zupełnie odwrotny, ludzie się jeszcze bardziej zbuntowały, wybuchł właśnie ten otwarty bunt i Bolesław Śmiały musiał uciekać na Węgry, gdzie w 1081 roku po prostu umarł. I władzę przejął Władysław po nim Herman, który Władysław Herman, oj, tutaj mi trochę uciekło, Władysław Herman postanawia, znaczy odwraca się od polityki brata, postanawia, że już on nie będzie królem, ale nie gdzieś odsyła te insygnia i je traci, tylko po prostu chowa je do królewskiego skarbca. No i przestaje popierać papieża, wraca do obozu procesarskiego i zaczyna płacić z powrotem trybut ze Śląska. No i co jest ważne a propos tej korony, jakby, że w tym czasie naprawdę mamy jakby początki tego, burzliwe początki państwa polskiego, ale ludzie zaczynają utożsamiać osobę królą z kimś naprawdę ważnym i jakby zaczynają się po prostu symbolizować, znaczy zaczynają się pojawiać tak naprawdę państwo polskie także w świadomości ludzi. I właśnie to, ta idea, że to królestwo i ta niezależność jest ważna, właśnie w tym okresie myślę, że zaczęły się znacząco kształtować. Dziękuję, to wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.